Cześć wszystkim, ja jestem Kador, a to jest kolejny odcinek z trybu multiplayer w grze Battlefield 5. Dzisiaj mam zamiar grać medykiem na mapce Spustoszenie. O kurde, jest dobra, udało mi się przeżyć. Jeżeli chodzi o tryb rozgrywki, będzie to podbój, czyli mój ulubiony tryb. I raczej się to nie zmieni. No mamy sporo tych trybów w Battlefieldzie 5, w miarę sporo, ale jeżeli chodzi o mój ulubiony, to jest to bez zmian podbój. Kurde. Jest, dobra, mam was. No kurde, gościu, sorry, nie zdążyłem cię uratować. Okej. Trzech gości załatwiłem, ale w sumie to chyba już czterech, bo jednego to załatwiłem, zanim włączyłem w ogóle nagrywanie. Wow, gdzie? Dobra, spadam. Spróbuję podejść z drugiej strony. Dzisiaj gram Thompsonem. To jest broń, której jeszcze wcześniej nie mogliście na gameplayach u mnie zobaczyć. Wow, kurde, jakie mnie straszliwe lagi złapały. Ojeju. Ojeju, dobra, już chyba minęły. Thompson to jest, słuchajcie, jedna z moich ulubionych broni medyka. Po prostu jest kozacka, naprawdę. Polecam. Zwłaszcza jeżeli się już wykupi do niej te cztery specjalizacje, które można... które na przykład powiększają jej magazynek. No to jest... o, tam ktoś dupi. To jest po prostu, słuchajcie, złoto. Naprawdę, ta broń to jest złoto. Zwłaszcza się nadaje na taką mapkę jak tutaj Spustoszenie, czyli mapka, gdzie jednak walczy się głównie w ciasnych alejkach i tak dalej. O, proszę bardzo, szósty poziom wbity. Jest tam kto? Dobra, bo zaraz mi tu ktoś w plecy strzeli. Gdzie? Kurde, ale miałem szczęście, że mnie ten gościu nie ubił. No, jak widzicie, na jakieś takie ultra dalekie dystanse to nie ma co nią strzelać, ale z bliska to jest prawdziwa kosa. Oj, proszę bardzo, wleciała mi asysta. To jest chyba... czekajcie, tak, to jest ostatnia broń, jaką można odblokować grając medykiem. Dlatego tak dopiero teraz ją wam pokazuję, no bo trzeba było jednak trochę czasu poświęcić, żeby wbić ten ostatni, czyli 20 poziom. Jest, dobra, mam cię. No, różnie bywa z moją celnością, ale na szczęście duży magazynek to nadrabia. Ło, kurde, chyba popełniłem błąd. A nie, dobra, nie, dobra, udało mi się go uratować, ale zginąłem. Myślałem, że nie wejdzie gościu w dym, ale jednak. No ale fajnie, fajnie na razie. Na razie fajnie. W ogóle jak mecz. Na razie patrzę, że wygrywamy. Kurde, dobrze jest. Ej, serio, dobrze jest. Jedziemy ich jak chcemy. Dawać, panowie, dalej. Uwaga, tam się teraz ich trochę nagromadziło. O, proszę bardzo, jeszcze granacikiem kogoś ubiłem. I ciebie uratuję. Proszę bardzo. Biegnę, panowie. Tylko że... nie mam pojęcia, gdzie oni są. Ale trudno, uratuję was. Szybko, szybko, póki jest ten dym. Dobra, dym się skończył, no to... lecimy dalej. Tutaj można napierdzielać z biodra, bo chyba też mam jakąś wykupioną umiejętność, która sprawia, że strzały z biodra stają się po prostu celniejsze. Można napierdzielać nieźle. Ło! Mina. Ja pierdzielę, ile ich tam jest. W dupę, znowu chyba jakieś lagi mnie zaczęły łapać. Gdzie? Cholera. Ej, daj ktoś amunicję, please. To ja dam apteczkę. O, ty, wracaj tu! Ubili go? Nie, dobra, żyje. Okej, to daj amo, co? Okej, dzięki.
Dobra, tam ktoś sobie leży i kampi chyba. To pal go licho, pójdziemy może z tej strony. W ogóle, czekajcie. A nie, dobra, tędy nie da rady. Teraz tu się będą pchać. Więc ja bym obstawił tutaj trochę to wejście. Kurde, znowu lagi, moment. Trzeba przeczekać. Ale ta broń jest serio kozacka. Ale piękny hedzik. Na szczęście chyba już nie miał za dużo życia, więc udało mi się go... Ajajaj, dobra, ubili mnie. Już drugie miejsce, fajnie, fajnie. A to dopiero początek meczu. Ale jak tak dalej pójdzie, to ich rozwalimy w sumie szybko. No nie ma tu żadnego medyka, serio. Dobra, trudno. W sumie to tak fajnie mi się gra medykiem, ale też może do jakiegoś czołgu mi się... Nie, dobra. Jednak nie, no to... przejęli nam E. Tuż koło naszego respa, nie daruję. Pięknie, panowie, wszystkich ukatropiliście. Kurde, czasami ja mam wrażenie, że te cholerne manekiny to jest jakiś wróg. A tu ich jest sporo. Pilnie potrzebuję amunicji. Daj gościu amo. Dziękuję ci. Dobra, przejęte, to lecimy teraz na D. Bo tak patrzę, że my tu zaspaliśmy coś. Kurczę, wcześniej my mieliśmy większość punktów przejętych. A teraz... Tamci zaczęli jednak trochę się chyba brać w garść. No, apteczka dla ciebie. Trzymaj, apteczka. Pięknie, dobra. To teraz C. To może być dosyć ciężkie, bo na tym C to zawsze jest rozpierdziel. Ale czekajcie, czekajcie, ja tutaj może posiedzę, poczekam. Kurde, nie zauważyłem tego gościa wcześniej, mogłem zacząć wcześniej strzelać. Dobra, mam cię. Kurde, czyli to jest nalot? Nasz czy wrogi? Ciężko powiedzieć teraz. Więc lepiej spierdzielam. Czekajcie, czekajcie, tu gdzieś jest amunicja, tylko że ja się boję tutaj. No właśnie. Okej. Dajcie amo. Leci granacik. I teraz można wbijać. Wow, 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 wow. Dobra, mam cię. Ale to jest rozpierducha. Jeszcze jak fortyfikacje wszędzie pobudowali. Weź teraz przejmij to C. Dobra, zasłona dymna. I przejmujemy. Kurde, nie! I jest, dobra, mam cię, ale sam zginąłem ratując ciebie. Mam nadzieję, że przeżyjesz, gościu. Się poświęciłem. No ale myślałem, że zabiłem je ci, co byli z tyłu. Pięknie, pierwsze miejsce, to mi się podoba. No ale serio, my nie możemy przejąć tego C i to jest, kurczę, problematyczne. Dobra, to spróbuję może z tej strony pójść. O ile nie jest tu wszystko zablokowane tymi fortyfikacjami. Kurde, tak ja byłem na początku pewny, że my tu wygramy, rozwalimy ich. Tu co? Nie jest takie łatwo. I weź tu wejdź. Dobra, rozwalę może... Czekaj, czy to granat rozwali to? Jeden? No dupa, nie rozwalił. Kurde, dobra. Czekajcie, wstawaj. Wow, 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 wow. Za dużo ognia. Ulala. Zabiłbym go, ale nie wiedziałem, nie zauważyłem tej miny.
wszędzie teraz stawiają te miny, ja pierdzielę. O, dobra. O, B przejęte, ale D teraz tracimy. Nie, nie pozwolę na to. Bo ja już bym pewny, że my tak wygramy tutaj raczej na easy. A tu, kurczę, oni zaczęli jednak atakować te cele i to dosyć skutecznie. Już, a nie, dobra, ty go ratuj, dobra, niech ci będzie, niech ci będzie. Wow, ale ich tam jest. Idę z drugiej strony. Ten granat to chyba nigdzie nie doleciał nawet. Dobra, aby przejąć to D, to znowu będziemy mieli większość celów. No, gdzie on jest? Okej, D przejęte. To ja bym poleciał znowu na C. O kurde, gdzie tu? Aha, tu jest ten granat, dobra. A i snajper. Nie, tędy nie przejdziemy. Biegnę tędy. Mam dla ciebie amunicję. No i wbiegamy na C, panowie. Dawać, dawać. Ło! Aj, to było niebezpieczne, nie widziałem tego drugiego. Aż, dobra, dobra. Jest źle. Nie możemy tego C przejąć, a to jest taki centralny punkt i warto by to jednak zrobić. Dobra. To gdzie oni są? Jeszcze jedna apteczka, żołnierzu. Dobra, mam cię. Kurde, znowu ta cholerna mina. Ale na szczęście przeżyłem. Łapcie apteczkę, łapcie, łapcie. Panowie. Serio? Tak szybko mnie wyhaczył i to jeszcze z tego słomi? Ja pierdzielę. Dobra, jest tu jakiś w końcu medyk? Jeszcze dzisiaj mnie chyba żaden nie podniósł. Ale tak staram się w miarę podnosić. W sumie bardziej leczyć niż podnosić, ale jednak się staram, a mnie... Nikt nie chce podnieść, ani... A kurde, dobra, mogłem na B jednak. No ale w sumie... Widać tu kogo? Nie widać. Kurczę, bym może jednak na to C serio poszedł, bo... Oni się chyba teraz skupili na tych innych celach, więc może być ich teraz tutaj mniej jednak. Zaraz sprawdzę. Ajajaj, snajper. Teraz się boję tam iść. O skurczybyk. Dobra, chyba go... To chyba był ten gościu. Ukatrupili go. No i jest. Chyba uda się to C przejąć, ale... W sumie nie ma co chwalić dnia. Dawać, dawać, panowie, szybko. A, jeszcze B, D teraz straciliśmy. No B w sumie też. Kurczę, nie no, chyba to wygram, ale... Może być ciężko. To jest najgorszy moment, jak już się kończy przejmować punkt, a tu nagle widzi się, jak ten czerwony paseczek się zapełnia i nagle tyle wrogów się zbierze, że brakuje jednej, dwóch sekund, żeby przejąć punkt. Dosłownie, jednej, dwóch sekund. I teraz... Mamy tu kogo? Nie ma, nie ma, nie ma, dobra. To spadamy. Okej, okay, D jest przejmowane, więc... O kurde. Ja pierdzielę! Stawaj gościu, szybko, bo oni tutaj idą. Samemu nie dam ra... Aż podbiegli! Kurde, plan był taki, żeby go podnieść i być może we dwóch dałoby się radę ich zatrzymać, ale nie. Podbiegli szybciej niż sądziłem, że to zrobią. Ale jednego pokonałem. To o, nie, 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 teraz idziemy na E. Tak blisko naszego respa, oni są w stanie go przejąć. No dobra,
Może coś zdziałamy. Aż tylu ich... O kurde, aż tylu ich jest! Większość jest tutaj, to czemu nie mogą przejąć innego punktu? Nasi? Co to ma znaczyć? Ja pierdzielę, jaka ta broń ma rozrzut na dalsze dystanse, to ciężko to jest opanować. Dobra, wsiadamy na pasażera. Może zabiję kogoś. A nie, on ma te działko z tyłu tylko. Kurde, to... To nie za bardzo. Chociaż dobra, czekajcie, może trochę posiedzę. Nie no, dobra, jednak pierdzielę, jego zaraz zniszczą. Gdyby jakoś z przodu było to działko, to spróbowałbym powalczyć może, ale z tyłu to nie. Ej, czekać, oni są na minimapie, patrzę, że są tu. Dobra, to rzucam granat, może kogoś trafię. To dla ciebie, apteczka. Dobra, i teraz łapcie granacik. Ja nie mogę, jak się okopali, skurczybyki, nie da się w ogóle nic zrobić na tym C. Nie da się wejść, a przynajmniej nie z tej strony, dobra. To ja idę z drugiej. O, uwaga, tutaj ktoś był. Jest, dobra, aż, kurczę, wyleciał jeszcze jeden, tak? Dwóch na jednego, zawsze. Ach, dobra. Niedobrze, bo jak tak dalej pójdzie, to my to przegramy. Mieliśmy taką przewagę, a tu powoli ją tracimy. W skrócie jest źle, dobra, więc tu jest przyjmowane... O, nie, dobra, dobra, czyli... Okej, jak wbijamy wszyscy na C, to wbijamy wszyscy na C. Bez wyjątku. Serio? Kurde. Jeszcze tam na górze byli. O, i znowu tracimy C, widzę. Nie, no kurde, prawie udało nam się przejąć. Ile ich tam jest, to jest masakra. Wszyscy na to C się zrzucili, to lećcie na A. Skoro wszyscy są na C, to warto by było, żeby ktoś poszedł na A. Może im przejął, skoro tak chcą tego C bronić. Ale w sumie teraz wiem, gdzie są, to może tam polecę. I znowu mój granat nikogo nie trafił. Jak się grało w tym trybie, jak ten tryb się nazywał? Grind? O, tam to dopiero granaty były mocarne. W sensie, no łatwo było kogoś tam zabić, no bo sporo jednak osób było na serwerze. Kurde, dobra, tu nikogo nie ma. Może tu? Dobra, był ktoś, ale go ktoś ukatrupił. Jeszcze jeden był oczywiście, no. Ach. Kurczę, coś nie działa ten mój plan na razie. Wbicia im na tyły. Ale o, dobra, patrzę, że przyjmujemy to C. I żadnego medyka oczywiście. Ani razu mnie chyba w tym meczu nie podniósł medyk. To jest dopiero. No dawajcie, musimy przejąć to C, no serio. Pięknie, dobra. Teraz tam są. No to teraz już raczej wygramy. Jak uda nam się to C utrzymać, to myślę, że możemy być zwycięstwa niemalże pewni. Powtarzam, niemalże. Lepiej nie spocząć na laurach. Co tutaj mi tak wybuchło nagle? Łapcie apteczki, łapcie, łapcie. Okej, teraz trzeba trochę poleczyć. Lecę, lecę, już lecę. Okej. Uwaga, oni teraz tamtędy wchodzą. Oddychaj spokojnie, zajmę się tobą. Dobra, pięknie. Masz tu apteczkę.
Kurde, gdzie oni są? Bo teraz w ogóle nie wiem, gdzie się wrogów spodziewać. Ajajaj, dobra. O, proszę bardzo, jestem pierwszy. To mi się podoba. No i widzę, że już ten meczek, no to nie, no umówmy się, on jest wygrany. Już można powiedzieć, że on jest wygrany. Raczej z łatwością utrzymamy to C. Chociaż... Dobra, jest. Serio? Dawaj, granat go zabije. Że co? Rzuciłem dokładnie tamten granat, dobra, nieważne. Nie udało się. I tak teraz cały czas, kogoś zabije, ginę, kogoś zabije, ginę. Ja pierdzielę, coś mam teraz pecha na sam koniec. Ale przynajmniej początek był bardzo fajny. Dobra, łapcie tam granata. Uwaga, bo tu gościu nas zaszedł z tyłu, skurczybyk. Niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. Bardzo niedobre rzeczy się tutaj dzieją. Ale się władowali na C. Co tu się dzieje? Ja pierdzielę, jaka masakra! Dobra, czterech zabiłem łącznie. Ale jeszcze sporo ich tutaj jest. Dobra, dawajcie, dawajcie, może jeszcze odbijemy do C. Dobra, walę tam na oślep, może kogoś trafię. A, super, koniec amunicji. Ej, jest, dobra, odbijemy to C, kurde, fajnie, wszystkich ich stąd... Wszystkich chyba ukatropiliśmy, co tu byli. Nieźle, nieźle, mi się podoba. No, brawo drużyno, już zacząłem trochę wątpić, że może jednak nie uda nam się wygrać, ale jednak ostatecznie postawiliśmy na swoim i ich rozwaliliśmy. Czemu ten gościu, co jest u nas w ogóle tym dowódcą drużyny, czemu on debilnie wezwał V1-ki? Przecież tyle punktów ma. To nie wezwał V1-ki, no ja pierdzielę, co za idiota. Aż, kurde, dobra, czeka na mnie. No, to chyba i tak jest już koniec meczyku. Tak, dokładnie. W pełni zasłużone zwycięstwo. Tylko, serio, czemu ten gościu z drużyny, co był dowódcą, wydawał te rozkazy? To nie chciałem być dowódcą i odbierać mu tego dowodzenia, ale myślałem, że on wezwie tę V1-kę, czy jakiś ostrzał artyleryjski, czy coś. A ten gościu po prostu... nic. Niestety, tak czasem bywa, że wydawał rozkazy, więc wiedział, że on nim jest, ale chyba po prostu zapomniał, żeby tą V1-kę wezwać, a fajnie by jednak było. Okej, słuchajcie, tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć!